Cześć, z tej strony wita was Ryoko, a dzisiaj chyba najkrótszy filmik. Najkrótszy, bo mamy tylko pomóc Haroldowi dostać się do jego chatki. Czyli będziemy musieli prawdopodobnie wyłamać drzwi oraz pokonać zombie. Mamy dzisiaj poniedziałek, więc zabieram się do nagrywania. Zobaczymy, co tu jest jeszcze wokół. Kurde, co my tu mamy zrobić? Powinniśmy się ukryć w środku, zanim znajdą nas zakażeni. Ale jak tam wejść? Od tyłu chyba. Kurde, no nie wiem, czy to będzie taki najkrótszy filmik. Ja, od tyłu mamy tam zajść. Tędy będę musiał przeskoczyć. Albo nie tędy. Tu były jakieś skrzynki. Ale skocz dzisiaj. Dobra, jesteśmy. No i biegusiem, biegusiem, pyk. Jesteśmy po drugiej stronie. Mamy drzwi do wyważenia. Uda nam się za pierwszym. No ostatnio, wczoraj na live'ie było trochę ciężko. Kurde, no nie. Dobra, za drugim. Mamy warsztat. Tutaj nic ciekawego nie ma. Tylko jeden zbir. Otworzymy sobie. A zobaczymy, czy uda mi się go obalić. Co on w ogóle... On praktycznie w ogóle nie atakuje, no to... Co to jest za walka? Ani razu jeszcze nie uderzył, więc... Dobra, odcięliśmy mu rękę, jeszcze go spróbujemy staranować. Ani jednego ciosu! Nie, ej, ludzie! Dobra, mamy klucze. Ale go jeszcze nie wpuścimy. Nie, ej, nie, to... Nie, ja... Co tu się teraz stało? Co tam była, książka Dead Island? Dead Island, a true story. Co tu mamy? Praktycznie nic nie ma. Dobra, otwieramy mu te drzwi. Chodź tu, ziomuś. Dawaj mi ten kij bejsbolowy. I wondered what the hell happened to you. I guess it wasn't the dead I smelled, but just the damp and mildew. Nie, ale no... Naprawdę... Serio? Nie, ej. Co tu się stało? Weźmiemy tę misję. I następnym razem ją zrobimy. Mamy punkt kontrolny tutaj. Sobie zamkniemy wrota. Ale nie, co... Co tu się tak naprawdę stało, ej? Ja... Nie mam pojęcia. Myślałem, że dłużej nam zajmie. Naprawimy sobie jeszcze.
powydajemy trochę mamony. Wszystko mamy na maksa, co możemy stworzyć, bomby z... Iskrownik, toksyna, kobra pod napięciem, żmija, elektromięsna przynęta, mołotow i bomba z dezodorantu. No nic, nic tak naprawdę nam się nie przyda. No może ten mołotowy. Koktajle mołotowa, weźmiemy sobie sierp do ręki. Poczekam tu, nigdzie się nie wybieram. Dobra, czekaj sobie, czekaj sobie. Tydzień poczekasz, bo w następnym poniedziałek kole będę nagrywał kolejny filmik. A teraz żegnam się z wami. Szybko, szybko uwinęliśmy się z tym filmikiem. Dzisiaj też za bardzo czasu nie mam, właśnie wróciłem z banku. Miałem tam parę spraw do załatwienia. Dlatego dzisiaj tak wcześniej nagrywam, bo właśnie wróciłem. Jeszcze muszę wyskoczyć w jedno miejsce. I powiedziałem sobie, kurde, no odpuścić filmik, no nie ma bata, trzeba go nagrać, więc znalazłem trochę tego wolnego czasu i nagrałem, no może króciutki, ale nagrałem. Więc teraz żegnam się z wami, ale jeszcze zapraszam na mój fanpage na Facebooku i Twitterze o nazwie Ryoko Life. Możecie go znaleźć w wyszukiwarce lub pod linkiem w opisie. Tak samo, jeżeli chcecie wspierać mnie w tym, co robię, zapraszam również na mojego Patronite'a, link również będzie w opisie. I co chciałem wam jeszcze powiedzieć? No kurde, tak trudno, bo ja nie piszę sobie scenariuszy, co ja mam gadać? Ja tu wszystko jadę na luźnym freestylu, wszystko na poczekaniu, więc... czasem naprawdę nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. A, i... jeżeli chcielibyście ze mną zagrać Dead Island, jeżeli macie tą grę na swoim Steamie, możecie zawsze do mnie napisać, chętnie bym z wami pograł. Tak samo jak w Serious Sama, też mogę z wami pograć. Zarówno jak i w CS-a, jeżeli chcecie, zawsze możecie do mnie napisać. Na pewno się odezwę, podam wam mój nick mojego Steama i będziemy już wtedy mogli popisać tam. I prosiłbym was o to, żebyście mi pomogli wbić te 5000 wyświetleń ogólnych moich filmów, bo ja to mam w swoim, na swoim kanale na YouTube. Tam mam w analityce wszystko opisane, mam 4200, prawie 4300 i brakuje mi do końca tego roku, bo mój cel jest uzyskanie 5000 wyświetleń i niecały 1000 mi brakuje, więc proszę, pomóżcie mi, tak? A teraz żegnam się z wami, miłego poniedziałku wam życzę w ten słoneczny dzień. Mam nadzieję, że u was nie pada tak jak u mnie, świeci słońce i trzymajcie się serdecznie. Mówił dla was Ryoko. Cześć!